Policjanci z lubińskiej komendy weszli do jednego z domów na terenie powiatu. Ujawnili ponad 57 kg krajanki tytoniowej oraz blisko 10 tysięcy papierosów. Zatrzymany w tej sprawie 43-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania substancji, które nie posiadają znaków akcyzowych. W wyniku działań 43-latka Skarb Państwa stracił prawie 50 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut z kodeksu karno-skarbowego, za które grozi grzywna nawet do 500 000 złotych. O wysokości kary i innych konsekwencjach zadecyduje sąd.